Dzień dobry, Adam Urbański, Karino Serwis. Witam Was w kolejnym odcinku naszych warsztatowych przygód, gdzie dzisiaj składam silnik do Porsche 996. I jak widać, jest tego silnika już dosyć dużo. W ostatnich odcinkach, które widzieliście, no to stadium było jeszcze dosyć powolne. Jeszcze jakieś tematy wewnątrz samego bloku silnika siedziały i głowic, a teraz już rzeczywiście pojawił się osprzęt. Zanim natomiast opowiem Wam, co i jak z tym całym osprzętem, to cofnijmy się o jakieś 48 godzin i zobaczmy, jak do tego doszło, że ja to wszystko poskładałem w taki sposób, bo to się składa po prostu z wielu ważnych informacji i części tego, co doszło i tak dalej, i tak dalej. Więc zapraszam na dzisiejszy odcinek. Oczywiście dla nowych widzów przypominam o tym, że można sobie zasubskrybować ten kanał i oglądajmy, bo sporo się dzieje, jesteśmy bardzo blisko, ale żeby nie spoilerować, to oglądajcie. Kolejny wieczór na warsztacie z silnikiem Porsche 996, kolejna, no właśnie, pierwsza w nocy. Ale dużo pozytywnego się dzisiaj wydarzyło przy tym silniku, mimo tego, że jakoś spektakularnie nie urósł, ale dzięki temu, że zdobyłem tutaj właściwą informację techniczną, jeżeli chodzi o ustawianie rozrządu w tym silniku. Posiłkowałem się wcześniej informacjami z internetu. Jeden youtuber mówi tak, drugi mówi inaczej, trzeci mówi, że tamten drugi ma źle, a tak naprawdę nikt nie pokazuje konkretnie. Więc zdobyłem oryginalną informację techniczną i słuchajcie, rozrząd jest już ustawiony. Czyli pokrótce, ustawiamy sobie wał korbowy na OT1, czyli na górny martwy punkt na pierwszym cylindrze, czyli tutaj. I teraz tak, i na pierwszym rzędzie, to znaczy i na rzędzie cylindrów 1, 2, 3 oraz rzędzie cylindrów 4, 5, 6 ustawiamy sobie sprzęt. Zaczniemy sobie od tego, że narzędzie 1-3 od strony koła zamachowego wcięcie musi być na zewnątrz, czyli od strony pokrywy zaworów. Od przodu na wałku wydechowym węższa strona musi być od strony pokrywy zaworów. Przykręcamy sprzęt. Staram się to znowu zrobić jedną ręką. Ale może się nawet uda. Dobra, musicie mi dać chwilę. Dobra. Sprzęt się przykręca. Dobra. I trafiamy w otwór naszym tutaj wybierakiem. Proszę bardzo, tu przekręcone i teraz tutaj wchodzimy idealnie w miejsce, gdzie wchodzi normalnie uszczelniacz. Także to mamy, tak? Z tej strony jest OK. Oczywiście trzeba to potem skorygować, zrobić 360 stopni i ustawić na przednim kółku śruby w takim miejscu, żeby ponownie można było tą blokadę założyć. Ja musiałem zrobić jedną korektę, żeby do tego doszło. I o, świetnie. Dobra, i w rzędzie 4, 5, 6 wcięcie od przodu silnika musi być do skrzyni korbowej. Od tyłu znowu węższa strona musi być na zewnątrz. Przykręcamy znowu sprzęt. Dobra, jest. Ustawiamy sobie. O. Łyżwa nam weszła. Proszę bardzo. Dokręcam i tutaj w
wchodzimy idealnie. Tak? Czyli wiemy już, że to jest ustawiony rozrząd. Tak samo, jeżeli coś by było nie tak, jeżeli jakaś tam by była lekka korekta do zrobienia, wystarczy z przodu przestawić. Tak, pies jeszcze jest na warsztacie, wystarczy przestawić na kółku. Oczywiście nie mówię wam, że to jest wszystko na 100% i na podstawie mojego filmu możecie składać silnik. Warto zabrać po prostu samemu się za zdobycie informacji i to zrobić. No ale jakby co, to mogę też taki remont dla was przeprowadzić. Oprócz tego wszystkiego dobrałem o-ringi do kolektorów ssących. O, te tutaj. Tak samo o-ring pod przepustnicę. To jest ten. Uszczelki pod kolektory ssące tutaj. Loctite'a kolejnego. No i właśnie, taki uchwycik. O takim pięknym numerze. Proszę bardzo. I teraz tak, on powinien być tutaj na tą puszkę podciśnieniową, bo ta puszka podciśnieniowa mi się na uchwyciku ułamała. O, tutaj. No więc zobaczyłem na rysunku w Porsche Centrum Sopot, że można to nabyć, więc poprosiłem, żeby kliknąć, ale przyszło coś takiego. No i to jakby można by było tutaj przykręcić, gdyby nie było tego całego węża podciśnieniowego, tego kolanka. Więc trochę dziwne, czy to była jakaś zmiana produkcyjna, czy co, nie wiem, ale jeżeli by to tak przykręcić, no to wtedy no nie ma opcji na to kolanko, tak, ono zdecydowanie jest potrzebne. Nawet jakby to zrobić odwrotnie, to i tak nie przykręcę, poza tym gruszka będzie w innym miejscu. O. Także to jest ciekawa rzecz, zwłaszcza, że to po numerze nadwozia typowaliśmy, więc chyba była jakaś zmiana produkcyjna po prostu. Muszę się dowiedzieć jaka. Swoją drogą nic dziwnego, że to się łamie, skoro nawet widzicie, jakie to jest cienkie tutaj. O, tu. Podejrzewam, że to też się kiedyś złamie. W każdym razie chyba zrobię po prostu trochę rzeźbę i zrobię taki... Znaczy ta puszka w sumie nic nie waży. Wydaje mi się, że ją po prostu na jednej śrubie tutaj tak przykręcę. Będzie to trochę w innym miejscu, ale przynajmniej będzie na miejscu i tyle. Mógłbym to jeszcze jakoś przepiłować, no ale to jest bez sensu. Nie wiem, możecie napisać w komentarzach, co myślicie. Czy ktoś z was się spotkał z tym? Jeżeli ktoś z was składał taki silnik, to dajcie znać. I teraz tak. Z części w zasadzie nic więcej nie mam, chociaż powinienem jeszcze trochę dokupić. Będą jeszcze te pompy olejowe, powrotowe tak zwane. I teraz tak, jeżeli mamy tutaj rząd 4-6, to bierzemy tak, żeby 4-6 było bliżej skrzyni korbowej i strzałka musi się zgadzać z kierunkiem obrotu. Tutaj są oczywiście wlot, czy wylot, wlot, więc musi się zgadzać z kierunkiem obrotu. No tutaj kręci się w prawą stronę, więc to będzie na tą stronę. Ta łyżwa wchodzi tutaj. O. I analogicznie z drugiej strony dla rzędu 1-3. Tak, jeżeli tu mamy rząd 1-3, no to 1-3 powinno być od strony skrzyni korbowej. Kierunek tutaj jest w lewo, ale patrzymy od tyłu silnika, więc to dobrze, że w lewo. To się zgadza. Także to jest też już opracowane. I wydaje mi się, że jak kupię jeszcze, bo gdzieś mi zniknęły o-ringi właśnie do tych pomp. O, tutaj o-ring powinien przyjść. I ja te o-ringi chyba miałem, ale gdzieś mi się zgubiły. No to można będzie zamknąć ten element, ale w każdym razie mogę już w sumie przykręcać, skoro mam ustawiony rozrząd, mogę przykręcać pokrywy zaworów.
Muszę jeszcze tylko napełnić olejem napinacze. Napinacz jeden tutaj mamy, drugi mamy. No właśnie tu. O, tu. I ostatni napinacz jest tutaj. Od środkowego łańcucha. One też są oznaczone numerami. Właśnie muszę sprawdzić w informacji technicznej, który jest który. Więc sobie to poprawię, żeby na pewno było ok. No i myślę, że można składać motor, łączyć ze skrzynią. Aha, właśnie, jeszcze jedna rzecz. Tutaj na łożysku IMS przychodzi uszczelniacz, znaczy O-ring. O-ring też jest pozmianowy. Gdzieś tu mam ten nowy. Zaraz go na pewno znajdę. O! To jest pozmianowy O-ring z takimi dodatkowymi tutaj wyżłobieniami. I zmienia się ten element, bo mam pozmianowy O-ring, a przedzmianową oprawę, więc muszę kupić pozmianową oprawę, która występuje razem z tym uszczelnieniem. Nie, przepraszam. Która występuje osobno, nowa oprawa i uszczelnienie. I uszczelnienie już mam nowe. Można też kupić osobno stary O-ring do starego typu oprawy. Więc albo zostanę przy starym układzie, albo przejdę na nowy układ, który będzie szczelniejszy, więc sprawniejszy. Także to plus te O-ringi na przód i mamy wszystko. Więc zaczynam wierzyć w szybki koniec, jeżeli chodzi o remont tego silnika. A reszta to już tylko patrzenie po zdjęciach, gdzie co ma być przykręcone, gdzie co ma być podłączone, tak, typu jakieś tutaj właśnie podciśnienia, śrubki inne i tak dalej, kostki elektryczne. Także to wszystko będzie trzeba robić po prostu po zdjęciach i po filmach. Na szczęście tych zdjęć sporo zrobiłem, jak rozbierałem silnik, więc nie będzie problemu. Tak, jest dobrze. Jest dobrze. A z pozostałych rzeczy, które są na warsztacie, no to pozwólcie, że poczekam do jutra rana. 1:12. Trzeba to poskładać, żeby się jutro w ciągu dnia nie zakurzyło. I wracamy do nagrania tego, co się dalej dzieje na warsztacie już rano, czyli rano we wtorek, żebyście na wtorek jeszcze mieli odcinek. A co na warsztacie? Na warsztacie oczywiście dużo, jak zwykle. Więc tak, w kąciku blacharskim Rafała dzieje się tyle, że Rafał pracuje nad tym Fordem Thunderbirdem, pracuje nad błotnikami. Tu jest błotnik już od strony kierowcy, nad którym Rafał pracuje. Tu jest pierwsza wstawka, pierwsza reparaturka wstawiona, jeszcze trzeba ją tam gdzieś poprawić. Tutaj będzie kolejna, Rafał już sobie zaznaczył linię, co, gdzie, jak ma dorobić, żeby mieć szablon do tego, żeby wytworzyć nowy element. Więc najpierw błotniki, belka tylnego zderzaka też jest przygotowana do tego, żeby wstawić gwinty i ją złożyć. Tu jest drugi błotnik od strony pasażera i tu jest też nowa wstawka. Listwa jest przypasowana, żeby wiedzieć, czy pasuje. Tak samo tutaj. Też całkowicie nowy element, który będzie kwalifikował ten samochód do tego, żeby można byłoby go potem składać. Tam oczywiście jest reszta samochodu i nareszcie samochodu, która trafi tutaj, gdzie chwilowo nie ma Dodge'a. Dodge jest pod Wiatą, dlatego super, że ją mamy, bo możemy magazynować samochód, na którym akurat w danym tygodniu nie pracujemy. Więc Thunderbird trafi tutaj, żeby Rafał tutaj mógł zająć się jego tylnymi nadkolami. I jak to zrobi, to wtedy samochód jedzie na lakiernię zewnętrzną. Jutro przyjeżdża też do niego wydech ze stali nierdzewnej. I mechanikę będziemy mieli też opanowaną.
Sporo elementów tutaj jeszcze będzie trzeba poprawić, coś do ocynku, coś do lakierowania proszkowego, umyć to podwozie, zabezpieczyć, polakierować i oddać panu Patrykowi. Myślę, że będzie fajnie. Natomiast w kąciku Willisowo-Fordowskim bardzo, 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 bardzo dużo jest rama od Forda GPW, która trafiła na warsztat, rama do projektu tego, który będzie na sprzedaż. Tu są od niego mosty już napędowe, tu są od niego resory. Są kolejne mosty, których jest oczywiście więcej. Tam są felgi. Felgi w tej chwili są przez panów z działu renowacji poddawane naprawie, obróbce i tak dalej, bo otwory, które są na przykład na środku, są regenerowane, więc będzie można tych felg ze spokojem używać, przykręcać na piasty i oczywiście one potem trafią do firmy takiej profesjonalnej, która się zajmuje regeneracją felg, która ranty nam wyprostuje i sprawi, że ta felga będzie prosta i tak dalej, żeby nie było bicia. Tutaj jest skrzynia biegów od Willisa pana Pawła, który samodzielnie ją w tej chwili zmontował. Wszystko działa, więc można uszczelniać, składać i wrzucać do samochodu. I najwygodniej to się robi, jak się ma to zamontowane na jakimkolwiek uchwycie, czyli na zużytej obudowie reduktora, której raczej nie będziemy używać. Można to sobie przykręcić, sprawdzić, czy wszystko się kręci i tak dalej. Teraz już tego dotykać nie będę, bo wychodzę. Tutaj są części ze skrzyni biegów, które pozostały. Czy one będą działać? Pewnie tak, chociaż trochę mogą hasować. Zobaczymy w przyszłości. Natomiast tutaj powstaje już kolejny Ford. Jak widać, tylne moje zimówki z Porsche się do czegoś przydały, jako kobyłka. I już powstaje samochód, więc dzieje się dużo. Nawet z roadrunnerem trochę. Ale o tym to w kolejnych odcinkach. Więc wracamy do Porsche.
rapem i... Na tym timelapsie przed chwilą, bo trochę tych timelapsów tak naprawdę było, bo składałem silnik w poniedziałek w nocy, we wtorek w nocy i dzisiaj, czyli w środę pół dnia, pojawiło się mnóstwo sprzętu. I teraz tak, ja ten osprzęt zdemontowałem w czerwcu, odłożyłem do kuwetek, gdzieś tam przykryłem, schowałem i zająłem się blokiem, głowicami i tak dalej, układem tłokowo-korbowym. Natomiast teraz odgrzebuję cały ten osprzęt, montuję, patrzę, czego brakuje, co jest nie tak, co się ułamało w trakcie demontażu, tak jak na przykład niektóre jakieś wiązki, gdzieś kabelki po prostu były już sztywne, peszel puścił i tak dalej. Dostało to wcześniej dużo oleju, plus temperatury i tak dalej i coś popękało. Więc teraz już wiem na świeżo, co jest jeszcze do poprawy. Zrobimy sobie listę takich rzeczy, które jeszcze muszę dokupić, czyli na początek listwę wtryskowe widzicie tutaj przede mną, znaczy listwę rzędu cylindrów 1, 2, 3. I tutaj są uszczelki do wtryskiwaczy. One się składają z trzech elementów i muszę wymienić wszystkie trzy na wszystkich sześciu wtryskiwaczach. Same listwy jeszcze są brudne, także ja jeszcze doczyszczę. Oprócz tego odma od separatora oleju do króćca z przodu. Czyli tutaj mamy separator oleju i z niego idzie taka odma, która idzie tutaj pod spodem, pod wszystkimi elementami, aż do króćca, który jest tutaj. I ona oczywiście podczas montażu na harmonijce, która jest tutaj, pękła. No niestety będzie trzeba ją wymienić. Tak samo rura wlewowa oleju, zamówiłem do niej o-ring, zresztą ten o-ring chyba jutro przyjdzie do Porsche Centrum Sopot, no ale nie zdążyłem go wymienić i już ta rura też poszła, ona jest dosyć delikatna, więc to też będzie trzeba jutro zamówić. I uszczelnienie przewodu plastikowego od tyłu pompy wspomagania, czyli tutaj jest takie czerwone uszczelnienie. I ono albo będzie z całym przewodem, albo będzie osobno, to będzie też trzeba wymienić, bo to jest niestety dosyć luźne. Więc takie drobiazgi, plus gdzieś tutaj na przykład, o, dwa kabelki urwane,
i tam jest pod spodem wtyczka, którą trzeba naprawić, tak? I ta wtyczka jest teraz pod tą odmą, a powinna być nad odmą, więc to wszystko trzeba jeszcze raz dobrze ustawić. Zdjąłem jeszcze raz jeden kolektor sący i zdjąłem jeszcze raz chłodnicę oleju, dlatego że ta odma właśnie powinna przez to przechodzić. Ja to zamontowałem najpierw zamontowałem całą resztę, a potem zamontowałem tą odmę, no i się okazało, że właśnie powinno być odwrotnie, dlatego też to pękło. Drugi raz tego błędu nie popełnię, po prostu trzeba patrzeć na zdjęcia, które oczywiście zrobiłem, zdjęcia z demontażu, jaka jest chronologia po prostu tego rozkładania, więc sporo takich detali. Oczywiście wszędzie, gdzie jakieś o-ringi, których nie było w zestawie uszczelek oryginalnych Porsche, no to mam zestaw o-ringów hydraulicznych, oczywiście taki marketowy, więc na bieżąco te o-ringi też tutaj wymieniam. Wiązkę elektryczną oznaczyłem tym taśmą malarską po prostu i markerem czy długopisem, opisałem po prostu co, gdzie przychodzi. Tutaj mamy drugą listwę wtryskową. Proszę bardzo, o i tutaj na przykład są już zdjęte te uszczelki, także to będę chciał jeszcze wyczyścić, ale położyłem to, żeby zobaczyć, czy coś tutaj przychodzi. I na przykład mamy tutaj dwa przewody, które idą właśnie od listwy paliwowej, które są przykręcone o tutaj przy klimatyzacji. Podejrzewam, że chodzi o to, że tu jest wymiennik ciepła, który schładza paliwo, które dostaje się do silnika. Tak się przynajmniej domyślam teraz na szybko, jeżeli jest inaczej, to możecie oczywiście mnie poprawić. Więc tutaj jeszcze na pewno jakieś elementy przychodzą, których jeszcze nie zamontowałem. Coraz mniej już mam tych rzeczy, które są poukładane w tych kuwetkach. Zostaje jeszcze temat skrzyni biegów, tego filtra, miski, uszczelki pod miskę, więc takie rzeczy jeszcze przychodzą. Zostały też te pompy olejowe, pompy powrotu oleju tak naprawdę. Do nich zdążyłem już zamówić drugi komplet o-ringów, bo myślałem, że gdzieś zgubiłem, ale i zamówiłem nowe. Jeden zawsze jest w Porsche Citroen Sopat na miejscu, więc drugi trzeba było domówić. Okazało się, że ich wcale nie zgubiłem, także niepotrzebnie zamówione, ale duże na półkę, bo na pewno się jeszcze przydadzą. Zresztą już raz już w samochodzie klienta wymienialiśmy takie o-ringi, więc to po prostu się zdarza. Odbiorem też z serwisu Porsche obsadę łożyska IMS. Teraz jest założona stara obsada ze starym o-ringiem. O-ring jest pozmianowy, to zresztą tłumaczyłem już w tym odcinku, więc po prostu musiałem zamówić obsadę pozmianową. Jeżeli to nie pomoże, to po prostu aftermarketowego o-ringu poszukam, który będzie można zastosować w tej starej obsadzie. Zamontowane są pokrywy zaworów, przykręcone już są na momenty. Nie mam jeszcze wbitych koreczków i nie mam właśnie zamontowanych tych pomp, dlatego że jak będę montował jeszcze raz IMS i jeszcze napełnię sobie olejem napinacze, to w razie jakby mi się miał rozrząd jakoś rozjechać, a raczej się tak nie wydarzy, bo już wszystko jest spięte na 100% zgodnie z instrukcją fabryczną, no to mogę sobie to jeszcze skontrolować, założyć blokadę i zobaczyć, czy wszystko jest ok. Więc to jeszcze przede mną. Nie montowałem jeszcze cewek zapłonowych i świec, dlatego że będę chciał zakręcić silnikiem jeszcze na sucho, bez zapłonu, bez świec, żeby nabrał trochę prędkości, zanim odpali, żeby napompował sobie ciśnienie oleju. To na pewno będzie dla silnika zdrowsze. Więc mój plan na ten tydzień jest taki, żeby jutro odebrać części, jutro czyli w czwartek, odebrać części, zamówić kolejne. Jeżeli one będą w Polsce, to będę miał je na piątek. Jeżeli nie będę miał ich na piątek, to może będę miał je na sobotę. I w sobotę chciałbym to wszystko złożyć do kupy, połączyć ze skrzynią biegów i jeżeli wszystko się powiedzie, to zamontować w aucie. Więc jest już taki scenariusz, kiedy to rzeczywiście mogłoby się poskładać do kupy. Nie sam oczywiście, tylko przeze mnie. Do tego też oczywiście będzie potrzebny podnośnik, który zaraz zostanie zwolniony przez Thunderbirda, ale no właśnie. Pasek założyłem, widzę, że tutaj muszę go jeszcze raz naciągnąć.
Zresztą możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda. O, na alternatorze mi się zsunął. Dobra. Więc nawet już pasek jest założony. W związku z tym, że trzeba po prostu patrzeć, jak na zdjęciach było i tak dalej, to jakieś elementy tutaj poszczególne trzeba dokręcać, poprawiać, zmieniać pozycję i tak dalej. Także dobrze jest sobie zrobić zawsze instrukcję do ponownego montażu, czyli robić zdjęcia, opisywać końcówki kabli, że na przykład to idzie do przepustnicy, która będzie tutaj, cały kolektor sądzę, ten plastikowy jest już przygotowany, tam jeszcze jest przepustnica, koło zamachowe. Tych części jest naprawdę już bardzo mało, także jestem bardzo blisko, bardzo szczęśliwy jestem i no właśnie, no zaraz koniec praktycznie, także chyba niedługo będę jeździł. To nie będzie już listopad, to już wiemy, ale na 100% będzie to grudzień. Jak widzicie, jest całkiem nieźle, więc ja oczywiście w tym tygodniu bardzo ostro pracuję nad tym, żeby to się wszystko udało. Weszło we mnie więcej optymizmu, jeżeli chodzi o ten silnik, dlatego że sobie skonfrontowałem po prostu wiedzę na temat tego silnika, jak powinno się go składać u źródła, czyli po prostu z wiedzą fabryczną Porsche, a nie z opowieściami youtuberów. Bo oczywiście wiedza jest w internecie, dlatego ja też nie chciałbym, żebyście traktowali moich filmów jako tutoriale, bo jeżeli ja coś wam źle powiem, bo mi się coś źle wydawało, no to nie chciałbym, żebyście popełnili jakiegoś błędu u siebie i coś popsuli. Więc ten silnik robię dla siebie, sporo wiedzy tutaj przychodzi nowej, i ona już zostanie, więc zamierzam takich silników w przyszłości składać więcej. Nie przeciągając, ja dziękuję za dzisiejszy odcinek. Wracam do pracy. Kiedy wy to oglądacie, to pewnie już się dzieje dużo bardziej tutaj przy tym silniku. Dziękuję serdecznie. Przypominam o subskrypcji kanału i do zobaczenia.